Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z dość ciekawym odcinkiem z racji, że przygotowałam dla Was kilka ciekawych lifehacków, haków, trików na Instagramie. Wydaje mi się, że Instagram jako aplikację większość z Was powinno kojarzyć, bo jest to aplikacja dość popularna, dużo osób tam ma konta, dużo osób się udziela, dużo osób po prostu obserwuje niektórych twórców, także wydaje mi się, że tutaj objaśniać, co to jest Instagram, nie muszę. Mimo to, że Instagram jest dość dużą i popularną bardzo aplikacją, jest wciąż bardzo dużo ciekawych, ukrytych trików, którymi fajnie możecie urozmaicić właśnie swoje posty, swoje instastory, bądź po prostu właśnie jakieś takich haków, dzięki którym lepiej będzie Wam się korzystać z tej aplikacji. No i dzisiaj ja dla Was przygotowałam właśnie kilka takich lifehacków. Przeszukałam internet, przeszukałam jakieś inne filmiki, przeszukałam też sama Instagrama, żeby trochę właśnie poszukać tych fajnych lifehacków, dzięki którym ten Instagram będzie wyglądał po prostu lepiej. Są to haki, z których ja korzystam, z których ja lubię, które często mi się przydają, także mam nadzieję, że jak Wam je pokażę, to równie dobrze będzie Wam się z nich fajnie korzystać. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, a ja przygotuję dla Was jeszcze więcej takich haków właśnie do Instagrama bądź do jakiejś innej aplikacji. Możecie pisać pomysły w komentarzach. Oczywiście zanim zaczniemy, ja bardzo serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama, bo bardzo często tam się udzielam, dodaję dużo zdjęć, dużo instastory, robię live'y, także zapraszam, bo myślę, że nie pożałujecie, jak tam wejdziecie. No i co, a już bez zbędnego przedłużania, wydaje mi się, że czas rozpocząć ten odcinek i przejść do pierwszego lifehacka. Okej, a więc pierwszym lifehackiem będzie coś takiego, co urozmaici Wasze instastory. Będzie to tak jakby kolorowy napis, kolorowa czcionka. Także co, jedyne co potrzebujecie, ja już tutaj Wam włączam nagrywanie ekranu, żeby tutaj Wam się wszystko wyświetlało. Jedyne co potrzebujecie, to wejść w instastory, zrobić bądź przesłać jakiekolwiek zdjęcie. Ja akurat wezmę zwykłe czarne tło, żeby wszystko było widać. I co, piszemy sobie jakiś napis. Załóżmy, ja wybiorę po prostu swoje imię, żeby tutaj wszystko było czytelnie i prosto. I co, teraz musicie zaznaczyć jakby ten napis, ale nie kopiować, nie trzeba kopiować. Wystarczy zaznaczyć tak, żeby Wam objęło w taką jakby niebieską ramkę z takimi dwoma kuleczkami na początku i na końcu. Te kuleczki oznaczają początek i jakby koniec kopiowania, zaznaczania napisu. No i co, łapiecie za taką jedną kuleczkę, ostatnią bądź pierwszą, to nie ma znaczenia, ale po prostu chwytacie, proszę bardzo, w ten sposób i równocześnie chwytacie również za po prostu tą jakby, ten jakby pasek z kolorami. Ciężko mi będzie to objaśnić, ale sami widzicie, jak to robię tutaj. Na prawo, na lewo, na prawo, chyba wasze prawo. Dobra, nieważne. I po prostu równocześnie przesuwacie dwa paski. Czyli po prostu przesuwacie jednym paskiem i drugim równocześnie, żeby wam powstał taki jakby gradient kolorów. Uwaga, także ja teraz postaram się Wam to jakoś pokazać. Nie zawsze to wychodzi, także próbujcie, bo no mimo wszystko nie jest to jakieś super łatwe, także próbujcie, ja właśnie zgubiłam ten napis. Okej, i teraz trzymamy jeden pasek i trzymamy równocześnie też zmieniacz koloru i przesuwamy. I udało się, proszę bardzo. Mamy piękny kolorowy napis z Victoria. Oczywiście równie dobrze można po prostu zaznaczyć każdą literkę po kolei i zmieniać kolor, ale wydaje mi się, że to jest zbyt czasochłonne, a ten trik jest dość prosty, dość łatwy i jak zrobicie go kilka razy, to myślę, że będzie Wam wychodził za każdym razem. I właśnie taki jakby gradient kolorów fajnie można zrobić również w jednym kolorze. Na przykład cały napis może być w kolorze fioletowym. Załóżmy, ja taki zrobię. Napiszę teraz swoje nazwisko, żeby było jeszcze bardziej kreatywnie. Zaznaczamy cały napis i po prostu tym razem przesuwamy tylko po tych różowych kolorach. O, proszę bardzo. Tutaj wtargnął nam się też trochę pomarańczowy, ale nie szkodzi, bo napis jest właśnie w takich ciepłych, ładnych kolorach. Wydaje mi się, że to wygląda naprawdę fajnie i można dzięki temu trikowi urozmaicić sobie Instastory. Kolejny trik, który dla Was przygotowałam, jest to jakby trik na wypromowanie sobie zdjęcia na Instastory, coś w tym stylu, sobie bądź komukolwiek innemu, po prostu żeby to fajnie wyglądało, bo wiadomo, często jest tak, że nie wszystkie posty, mimo to, że je wrzucacie dość regularnie, dość często do
w dobrych porach, nie zawsze post trafi do dużej ilości odbiorców. Z racji, że przez to, że ludzie nie obserwują tylko was i obserwują dużo więcej osób i te inne osoby też dodają posty, to wszystko po prostu się potem nakłada na siebie i nie zawsze każdy zobaczy twój post. A jeżeli chcecie, żeby po prostu większa liczba osób oglądała wasze zdjęcia, to po prostu dodajcie swoje zdjęcia na Instastory i osoba, która będzie ciekawa, zainteresowana tym, wejdzie w to Instastory. Także to jest też taki trik. Można zrobić to, żeby fajnie wyglądało. A więc co, ja teraz włączam wam nagrywanie ekranu i pokazuję wam, w jak łatwy sposób i ciekawy można to zrobić. A więc co, ja załóżmy wezmę swoje ostatnie zdjęcie, które dodałam, czyli tutaj jak sobie robiłam, jak było ładne niebo. No i co, mam tutaj to zdjęcie i już takie coś można byłoby wstawić. Ale czemu by trochę tego nie udekorować? A więc co, można zrobić coś takiego, że troszeczkę zmniejszamy to zdjęcie. Bierzemy tutaj swoją tą pipetę z kolorami, żeby można było pobrać właśnie kolor ze zdjęcia. I ja wezmę, załóżmy, jakiś taki kolor, który tutaj jest go znaczna ilość. Na przykład taki delikatny, kremowy, taki jak jest po prostu niebo. I teraz przytrzymując palec na tym zdjęciu, całe tło nam się zmienia właśnie oprócz tego naszego zdjęcia. Więc to jest też taki fajny patencik. No i co? Takie zdjęcie oczywiście też już można wstawić, ale czemu jeszcze trochę tego nie udekorować? Jak już wstawiamy takie zdjęcie na Instastory, to każdy już wie, jakie to jest zdjęcie i nie zawsze każdy wejdzie na wasz profil. A fajnie można to jeszcze jakby ludzi, tak wiecie, zachęcić, pokazać im coś, ale nie wszystko. Także klikamy w GIFy i wpisujemy New Photo. Wybieramy GIF, który najbardziej wam pasuje. Mi na przykład się podoba o ten. I powiększamy go do takich rozmiarów, żeby zakrywał właśnie część zdjęcia, ale część zasłaniał. I po prostu po dodaniu takiego czegoś na Instastory, ludzie, kiedy wystarczy, że klikną na tą naklejkę, to już przenosi was, ich do tego waszego zdjęcia na profilu. Także wydaje mi się, że to jest fajny sposób na właśnie zachęcenie ludzi, żeby jednak wpaść na ten profil, zobaczyć to zdjęcie, jeżeli się spodoba, zostawić jakieś serduszko. Po prostu fajny sposób na wypromowanie zdjęcia. Następnym trikiem, żeby wasze konto na Instagramie wyglądało jeszcze lepiej i jeszcze ciekawiej. Okej, proszę bardzo. Jak widzicie, jak tutaj są te wyróżnione relacje, które ja mam tutaj z jakiejś podróży lub jakieś jedzenie, paznokcie, także tego jest naprawdę tutaj dużo. Możemy to fajnie oznaczyć. Jak widzicie, ja przy każdym napisie mam taką jakby gwiazdkę i dopiero później napis i na końcu gwiazdkę. I wydaje mi się, że to wygląda o wiele ciekawiej i jakoś tak ładniej, estetyczniej, kiedy to wszystko jest tak ładnie oznaczone. No i gdzie można wziąć jakieś takie znaki specjalne? To jest po prostu banalnie proste. Wystarczy, że wchodzicie w Google i wystarczy, że wpisujecie znaki ki do przepraszam, nie umiem pisać, skopiowania. Wchodzicie w pierwszym, tutaj jest jakaś akurat symbol, pili up, możecie sobie w to wejść. I tutaj macie pełno różnych symboli, które będą fajnie wyglądać i jakoś ładnie prezentować się na właśnie na tej wyróżnionej relacji. Ja, załóżmy, sobie skopiuję na przykład na przykład koronę. Proszę bardzo, przytrzymuję ją i klikam kopiuj. I teraz wchodzę sobie w wyróżnioną relację i na przykład jak mamy food, to proszę bardzo, zamiast gwiazdki daję koronę. I po prostu zaznaczam gotowe. I tutaj ta korona akurat jest mega maciubka, ale możecie znaleźć idealne znaki tak, żeby wyglądały jak najładniej i będzie to naprawdę fajnie się prezentować. Takie znaki możecie też oczywiście wykorzystywać w opisach, w Instastory, właśnie w postach, w komentarzach, także naprawdę tego jest pełno. Korzystajcie, bawcie się tym, bo to też jest fajne urozmaicenie. Kolejnym trikiem, który dla was przygotowałam, jest fajny pomysł na zdjęcie profilowe. Wydaje mi się, że mogliście już to gdzieś zauważyć, ale nie jest to jeszcze tak popularne. Nie wiem, czy też większość z was wie, jak to zrobić, czy też nie wie, ale jest to właśnie fajny sposób na udekorowanie sobie zdjęcia profilowego, żeby jakoś ono się w jakiś sposób wyróżniało. Jedyne, co musicie zrobić, to wstawić jakiekolwiek Instastory. Proszę bardzo, ja wstawię zwykłe czarne tło, potem możecie je usunąć, to nie ma znaczenia. Wstawiacie na swoją relację i teraz wchodzicie na swój profil, nie oglądacie tego Instastory, robicie po prostu screena waszego profilu i
pomniejszacie bądź wycinacie po prostu to zdjęcie do kwadratu, żeby było samo wasze zdjęcie. Proszę bardzo, wygląda to tak. Teraz po prostu możecie już usunąć to zdjęcie, to nie ma znaczenia, u mnie już oglądało to 37 osób, które pewnie się zastanawia, o co chodzi, ale dobra, nieważne. I teraz, słuchajcie, jedyny trik, patent polega na tym, że zmieniacie teraz to zdjęcie profilowe na to z jakby tym kółeczkiem. Musicie to ładnie ustawić, tak żeby było równo. Proszę bardzo, zachowujecie. Zdjęcie troszkę będzie z gorszej jakości, ale mniejsza z tym. I zapisujecie. I uwaga, patrzcie. Jak jest relacja, po prostu to wygląda jakby były takie podwójne kółka. I wtedy jak jesteście w tym takim jakby pasku z tymi relacjami u góry, to tutaj to wasze zdjęcie się tak bardzo wyróżnia, bo każdy ma tylko jeden pasek, a tutaj są dwa zdjęcia, a tutaj są dwa paski i aż macie ochotę w to kliknąć. Widziałam już kilka osób, które właśnie miało ten trik, korzystało z tego. Wygląda to bardzo fajnie, także korzystajcie, bo naprawdę jest to fajny sposób na udekorowanie swojego zdjęcia profilowego. Kolejny fajny patent, który dla was przygotowałam, to jest jakby wyciszanie bądź jakby usuwanie relacji kogoś, kogo obserwujecie. Załóżmy, obserwujecie jakąś popularną osobę bądź niepopularną jakiegoś znajomego i dodaje on naprawdę bardzo fajne zdjęcia z jakiejś podróży, jakieś takie typowo lifestyle'owe i bardzo wam się te zdjęcia podobają, ale na Instastory wrzuca jakieś cytaty, jakieś dziwne, niepotrzebne zdjęcia, które szczerze mówiąc nie ogląda wam się jakoś przyjemnie, to wystarczy, że wyciszycie tego użytkownika, ale nie wyciszycie wszystkiego, tylko jedynie właśnie Instastory. I załóżmy, ja tutaj wezmę akurat Olę Czarnecką, co prawda ja lubię oglądać Olę Czarnecką, zarówno zdjęcia, jak i właśnie relacje, także jeżeli Ola to kiedykolwiek oglądnie, to wybacz, to było tylko na potrzeby filmu, już pewnie dawno mam ustawione wszystko z powrotem, także co robimy? Przytrzymujemy po prostu tą ikonkę zdjęcia i klikamy wycisz. I teraz zdecydujemy, czy chcemy wyciszyć relacje, czy wyciszyć relacje i posty. I jeżeli wyciszymy relacje i posty, to po prostu będziemy obserwować tą osobę, ale nie będą nam się pojawiać jego posty i relacje na tej jakby głównej stronie. A jeżeli wyciszymy relacje, to tylko relacje nam się nie będą pojawiać. No i uwaga, ja tutaj kliknę wycisz relacje. I jak widzicie, relacja Oli nam zniknęła. Fajny sposób, także korzystajcie z niego. Ja też z niego dość często korzystam. Już przed ostatnim trikiem, który dla was przygotowałam, jest to jakby sposób na zupełnie inne naklejki. Jak wiecie, tutaj Instagram, znowu zrobię zwykłe tło na Instastory, tutaj Instagram proponuje nam dużo fajnych naklejek, ale tak jak mówiłam, jeżeli ktoś dużo dodaje Instastory, to po prostu te wszystkie rzeczy mogą was już znudzić. Więc wystarczy, że klikniecie sobie w jakąś emoji i klikniecie na nią jeszcze raz, a ona potrafi się całkowicie zmienić. Na przykład tutaj to jabłko teraz ma robaka w sobie, tutaj jest uśmiechnięte, tutaj jest po prostu zwykłe uśmiechnięte, tutaj jest szczęśliwe, także fajnie to wygląda. Możecie oczywiście korzystać z różnych, tutaj naprawdę są typy, na przykład napisy też można zmieniać, proszę bardzo, mamy napis piątek, po kliknięciu zmienia się na całe białe, kawę, o kawa, proszę bardzo, zmienia się na mleko, fajna opcja. Tutaj mamy też ołówek, jak klikniemy, zmienia się w długopis, w kredę. Nie spodziewałam się takich fajnych rzeczy, także teraz będę z tego częściej korzystać, serio, naprawdę fajny trik. I ostatnią już rzeczą, niestety, którą dla was przygotowałam, ale tak jak mówiłam, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, z chęcią zrobię kolejną paczkę takich właśnie lifehacków, także dajcie mi znać w komentarzach. No i co, a ja już ostatnią rzeczą, którą dla was przyszykowałam, jest to trik, który może wam się przydać, jeżeli obserwuje was osoba, którą nie do końca chcecie, żeby obserwowała, ale nie mówię tutaj o blokowaniu. Polega ona na tym, że po prostu automatycznie odobserwuje cię jakby kogoś, żeby nie obserwował was. Tak wiem, ciężkie jest to do zrozumienia, ale tutaj w ogóle tej osobie się nie wyświetli, że jest zblokowana, czy też cię odobserwowała. A więc co? Tutaj akurat skorzystam na swoim prywatnym koncie, tylko nie zapraszajcie mnie tam, słuchajcie, bo ja naprawdę, ja tam mam samych swoich znajomych, także nie akceptuję was, ale mam prywatne konto, jeżeli jesteś moim znajomym, to możesz mnie zaprosić. I uwaga, po prostu wystarczy na tym, że klikamy sobie w trzy kropki i klikamy usuń osobę
obserwującą. I klikamy usuń. I proszę bardzo. I teraz wchodzimy w moje jakby obserwowania i wpisujemy prywatnie podłoga ludzka. I proszę bardzo, tej osoby już nie ma w waszych obserwujących. Żeby jeszcze było legitnie, wchodzę tutaj na to konto i pokażę wam, że naprawdę siebie nie obserwuję, a obserwowałam. Także to jest taki fajny sposób, jeżeli chcecie na przykład kogoś wywalić z tych obserwujących, ale nie chcecie, żeby on się o tym dowiedział, żeby może skapnął się po czasie, niedużo osób też o tym wie, także wydaje mi się, że naprawdę spoko pomysł, korzystajcie z tego. No i co, to już byłyby wszystkie triki, które dla was przygotowałam na ten odcinek. Jeśli chodzi o lifehacki na Instagrama, dajcie znać, czy taki odcinek wam się podobał. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłam, także to jest taki trochę nowy content na moim koncie. Dajcie znać, czy coś takiego wam się spodobało. Pamiętajcie również, żeby subskrybować, jeszcze jeśli chcecie więcej odcinków, jeżeli chcecie dołączyć do mojej super, super zwariowanej rodzinki. Ja już dziękuję za ten odcinek. Do następnego, cześć!